Witam YouTubowicza, Mako z tej strony. No i to rozpocznie nasze drugie Let's Play, czyli Torchlight. Tak jak zapowiedziałem, będzie ono szło równie z Bastionem, czyli trochę odcinków tego, trochę tego. Czy Bastionem mam już więcej odcinków nagrane, więc będę mógł je uploadować razem z tym. Stworzyłem sobie postać, jestem łuczniczka i moim petem będzie kot, bo zawsze grałem psem, więc tym razem zagram kotem. No i dobra, to co? Kontynuujemy. Jesteśmy sobie w mieście, to jest pozycja startowa, nigdzie się nie poruszałem. Idziemy sobie do przodu. Tak, ta gra przypomina trochę Diablo. Gram z tym gościem. Mhm, Gites. Mhm, dobrze, fajnie wiedzieć. Mhm, dobrze. Dobrze, słuchajcie, to w sumie w tym coś padło. W tym momencie sobie... Będziemy jej pomóc. You all right, Syl? Rest here a while. I'm going ahead to finish the job. Okay. It's no wonder Master Ulrich sent for my help. The Ember Mines are overrun with these creatures. His letter was urgent, but I had no idea how dire things had become. I am Syl, and that was my companion, Brink. We've only just arrived in Torchlight, and it looks like we're going to need some help. You look capable, and I can pay you well. Please, catch up to Brink before he gets himself killed. Oczywiście zaakceptujemy, bo nie mamy innego wyboru. Nie, no żartuję. Ale mamy quest, czyli witamy w krainie Torchlight. Gra twórców Diablo i tak naprawdę porównując to do Diablo 2, wow, jednak graficznie to wygląda nieźle, choć ma bardzo niskie wymagania. These mines are vast and aglow with ember. I've never seen so rich a vein. Miners labor to extract it and take no heed of my warnings. I cannot blame them. I too could not resist the pull of ember. This ember is the same as that which afflicts me. The taint within it resonates with the corruption in my bones. I can feel it so clearly now. Blight springs from the depths and flows up through the veins. To purge myself of this evil, I must find the source. No i tak jak słyszeliście. Dobra, to jest, tu będziemy skakać na górę do miasta, czyli pójdziemy sobie w dół. Tu nic nie możemy znaleźć. No chodź to. Musimy znaleźć na tego gościa, go dogonić. Złoto, złoto. Złoto nigdy mało. Nasz pies oczywiście atakuje wszystko też, czyli kot. W tym momencie, potem można go karmić i będzie się w różne ciekawe rzeczy zmieniał. A to zobaczycie później. Dobra. Może jeszcze obejrzymy dookoła to miejsce. O, jest. Sorry, nie ten klawisz, wow. O, noobskie. Uważać właśnie na wybuchowe baryłki, a niestety nie zwróciłem na to uwagi, czy jest czerwona, czy nie. Czerwona jest wybuchowa. A widzicie. Nie tylko czerwone są wybuchowe. No nic. Nic się nie stało. Panowie, nic się nie stało. Dobra, idziemy. Potów będziemy mieli potem tak za dużo, więc...
O, gdzieś się mój kod go wywalił. No właśnie, jeszcze zamkniemy sobie tutaj. Na górze. Czar, którego użyłem, czyli trójka, jest dobry, bo się odbija, jak mamy dużo i można łatwo zabić kilku naraz, jak ją też pod rząd. Jeżeli będziecie widzieć taki drop, jak przed chwilą, FPS-ów, to jest, powiem wam, czym to jest spowodowane. Ta gra chodzi w 120 FPS-ach, nagra... Ja pierdolę, to było głupie, okej. Okay. Nagrałem ją w 60 oczywiście. Tylko musicie pamiętać jedną rzecz, że nagrałem to frapsem i fraps jak zmienia, przechodzi 4,5 giga, robi kolejną część i robienie tej kolejnej części to jest właśnie ten skok FPS-ów. Spadek, przepraszam, więc... Byście nie wiedzieli, to jest mniej więcej to. Tak, wiem. Wow. Wow. Zdobyłem level. Jestem zajebisty. Buty skórzane. Mhm. Okazuje się, że nie wybuchnie mi w twarz. Hello there. Dzięki za radę. Dobra, zdobyliśmy parę itemów. Zobaczmy za tym, co my tu mamy. No tak, no no-brainer, że to jest lepsze. Pas skórzany przyda się. No i dobra, w sumie nic więcej na razie nie mamy lepszego, więc idziemy do przodu dalej. Fajna broń strzelba. Nadal jestem... Parę osób się mnie pyta, czy będę grał w Diablo 3. Nie wiem. Powiem wam, że w tym momencie nie mogę tego powiedzieć. Nie jestem jakoś zbytnio przekonany co do Diablo 3 jeszcze. Może jeżeli moi znajomi będą grać, to tak, ale... Na pewno będę grał w Torchlighta 2, jeżeli wyjdzie. To... Znaczy, kiedy wyjdzie. To, że to nie jest jeżeli, tylko wyjdzie na pewno, tylko... Nie pamiętam, ale jakoś po wakacjach chyba wychodzisz, w połowie. To jest trochę no-brainer, że będę w nią grał. Tak, nie zobaczymy, co to jest. Helm. Dobra. I potrzebuję zbroję 2. Ale obrona. A tak przy okazji właśnie, okej. Okej. Podbijemy sobie trochę level. Okej. Idziemy do przodu. To, że jest bardzo ciekawą grą. Tak naprawdę powiem wam, że jedną chyba z moich ulubionych, jak nie ulubionych, nie najbardziej ulubionych RPGów. Przykro jest to, że jej nie skończyłem. Nigdy. Wcześniej. Dlatego, że grałem w nią na Xboxie i nigdy jej nie skończyłem. Ponieważ moje konto zostało zbanowane za nic, dosłownie. Możecie mi w to wierzyć bądź nie, ale zostało zbanowane za nic. Microsoft powiedział, yeah, fuck yeah. Nas to nie obchodzi, no i... Rozumiecie. A właśnie, to sobie wybiorę jako ten czar. Bardzo dobry do powalania wielu naraz. Uciekamy do tyłu i strzelamy, żeby nie ma przed czym uciekać w tym momencie. Zabieram trochę manę, ale to żaden problem. Zrobimy tak, że ściągniemy ich do siebie i walimy. Tak.
Twój poziom many jest niski. Oj, wbiliśmy trzeci poziom, jesteśmy zajebiści. Nie pamiętam, jak jest maksymalny, chyba setny, coś w tym rodzaju. Na początku oczywiście idą powoli, no a później, no to jak w każdej tego typu grze. Dosyć wolno. Tak, ten trzeba ma oczywiście zasięg, w porównaniu do tego drugiego, który nie ma zasięgu praktycznie. Znaczy ma, nie ma ograniczonego zasięgu. O. Kościotrupek. Jeżeli ktoś lubi tego typu dungeon crawlery, to idealna gra dla niego. Co jest ciekawe, chodzi to praktycznie na wszystkim. Uwierzcie mi, że to praktycznie chodzi na wszystkim. Jak zrobię coś w pudełku, bo mam oryginalne pudełko z oryginalnym wydaniem tej gry. Udało mi się to kupić. O, właśnie zmienił się. Widzieliście? Dobra, wracając do tego, jak będę miał oryginalny... Już mam oryginalne pudełko i zrobię po prostu coś w pudełku, bo warto zobaczyć. Co ciekawe, ta gra nie ma CDK-a. Przynajmniej w tym wydaniu, co ja mam. Można ją oczywiście kupić na Steamie i tak dalej, jeżeli ktoś nie może znaleźć wersji pudełkowej. Braknie miejsca, coś czuję. Och, miałem nadzieję, że to nie wybuchnie mi w twarz. Dobra, zobaczmy, co ja tutaj... A, nie. Tak miało być. Na przykład wbijemy ten... poziom. Okej. Okay. I co my tu mamy? Nie tak będę używał tylko łuków, więc pistolet jest gorszy. Szybciej jest gorszy. Co ja tutaj miałem, słuchajcie? A, moment, gdzie to się wkładało? A, tu się wkładało, Boże. Czapeczka się przyda. A nie, czyli moment. 3, to ma 2. Jak coś to ciznę zwiększa, to jest lepsze, bardziej przydatne. Więcej armora. The more armor, the better, tak? Przypas. Dobra, zidentyfikujemy to. Do zbroi, 2 do zbroi, ale co to daje? Pchnięcie, bez sensu. Pierścień. Tak, nie mam innego, więc niech będzie. Dobra, resztę damy psu. Resztę oddamy psu. Zobaczcie, po co to robimy. Nie identyfikuję rzeczy, które uznaję, że będą mi nieprzydatne. Jeżeli ktoś się by pytał, a wiecie co, sobie jeden melee weapon sobie zostawię. Zawsze warto mieć jeden range, jeden melee, którego możemy używać. Łuk mi jest już niepotrzebny, bo mam to. Oczywiście to może to jest dwuręczna broń, tak samo jak to. Czapkę też już mam. I z tym, co tutaj mamy, z całym tym cusiem, wyślemy naszego psa do miasta, tak jak widzicie, że nam to sprzedał. Czyli psa. Cały czas mówię psa, ale to jest przecież kot. Kurczę, wybrałem sobie kota. Zawsze grałem psem, więc tego tak mówię. Elixir many i zwój identyfikacyjny. Najpierw się. Dobra, on sobie do nas powróci później, jak sprzeda rzeczy. Przyjąć nam 150 golda. Przydatna sprawa. Właśnie może też znosić rzeczy, nie musi ich tylko sprzedawać. Ale ja górzam głównie od tego.
O, ale swarm. Fajnie ich załatwiliśmy. Szybciusio. A, że w ogóle nie pokazałem wam... O, co to mamy? Well, she's right. These monsters are getting stronger and I could use your help. I'm going after the fiend that was attacking Syl on the bridge. Oczywiście. No i dobra. Zrobiliśmy pierwszy quest i dołączyliśmy do dalszej części tego questu. Jakby. O, dobra, słuchajcie, okej. Okay. Ja myślę, że w tym momencie zakończymy tą część Let's Play. I to była część pierwsza, Umakos. I do zobaczenia w kolejnej części Torchlighta. Bye.